I wszystko jasne. Pan jest źródłem szczęścia. Pan jest źródłem wolności. Pan jest źródłem błogosławieństwa i jest jakaś rzeczka, jakieś liście. Tu jest taki klimat Boży. Taki piękny klimat. Dlaczego tu jest taki klimat? Bo jest ze mną Bóg. Bo jest ze mną Bóg i moje serce jest przepełnione Bogiem. I tam naprawdę serce przepełnione Bogiem właśnie. Daje szczęście. Wracając do tego tematu jeszcze. Chodzi o to, żeby nie wpaść w takie uczenie w piśmie, faryzeustwo. Tylko żeby mieć pierwszą miłość. Pierwszą miłość. Wiecie, chodzi o to, żebyście... Nie wiem, co za tym stoi czasami. Na przykład powiesz El Shaddai, a ktoś ci powie, ale to nie, nie, bo tam, znaczy to. On w rzeczywistości się nazywał Shaddai, ale jak jesteś zakochany w Panu, to... Ty mówisz El Shaddai, Shadonai, Adonai, baby! Rozumiesz? A ktoś powie, czy ty nie masz bojaźni? A ty powiesz, no jak nie mam, no to nie mam, no okej, to Pan jest moim sędzią, aleluja. Rozumiesz, zakochany jest zakochany. I on jest szczery. On kocha Pana. Więc jak kocha Pana, jak nie może mieć bojaźni? Ale on nawet nie myśli o takich rzeczach. On nie myśli. Jak jesteś zakochany, to poznajesz Boże serce. Poznajesz Boga, w ogóle wszystko z Nim robisz. Nie ma wtedy żadnej religii, tradycji, nic. Tylko ty i on. Ty i on. Ty i on. Ktoś do ciebie mówi... Te głosy właśnie. Ale ty nie możesz taki być, albo... Ale to znaczy to i to. Ale ty po prostu masz radość. Masz radość. I to jest właśnie to. To jest wolność. Taka cisza. Słyszysz ćwierk ptaków. Słyszysz ćwierk ptaków. Normalnie i jedno słowo od Boga i się po prostu rozpływasz. Jak jedno słowo, jeden wyraz z Biblii. Jeden wyraz. Rozumiesz? Dla zakochanego jeden wyraz. I on się w tym rozpływa jak wulkan w ogóle, nie wiem z czym. Jak masło w wulkanie. On się rozpływa jak... 50 stopni upału by było w tym słowie, rozumiesz? I on tam jest zanurzony. I widzi, dla niego nieistotne jest, co to słowo znaczy. Ale on jest zanurzony w tym słowie i on tam się rozkoszuje z Panem. On tam jest z Bogiem. Rozpuszczony. Rozpuszczony. Natomiast osoba, która będzie chciała dociekać, racjonalna, będzie czytała pół Biblii, albo będzie dociekała, że to słowo chodzi o to i będzie brała tutaj, tutaj. A Pan chce tutaj. Tu, tu Pan chce. Nie tu. Pan chce tu. Jeden wyraz. To jest jego lud, to jest góra Syjon. To cię tak przepełnia, że po prostu... I to powoduje, że to słowo jakby otwiera cię na Boga, który jest tu i teraz. Na Boga ja jestem. To, nie, to słowo nie powoduje to, że coś mi tłumaczy, mój racjonalny umysł, co chodzi w tym słowie. Tylko słowo otwiera mnie na Boga tu i teraz, bo Bóg jest, ja jestem. Moje serce przez to słowo i zakochanie... Wjechałem w ogóle w tą rozpadlinę, rozumiesz? Wjechałem w tą rozpadlinę. I bujam w obłokach, no bo zakochany buja w obłokach. Jego nie ma tu, on buja w obłokach. On czasem może być samotny, bo mało kto go rozumie, bo zakochanego zrozumie tylko drugi zakochany. Zakochanego nie zrozumie ten, co jest racjonalny. A zakochanego zrozumie zakochany. I on się rozpływa, rozumiesz? On się rozpływa. A ktoś może czytać Biblię, parę kartek, rozumiesz? I wściekać się, być wściekły. Rozumiesz? Bo tutaj, tutaj, tutaj są przeszkody. Tu, tu, tu. Pójdź na zakochanych w świecie nawet. Zobacz, jak ludzi zakochanych w świecie czy wierzących, to jest obojętne. Zobacz, jak oni mają w ogóle. Dla nich wszystko jest...